gdzie się poznaliśmy z Mesiem. W końcu chyba poczujemy budowa. Budowa. Masz odpoczywa, włączyć się. Cześć wszystkim! Cześć! Cześć wszystkim! Dzisiaj jesteśmy w pełnym składzie. Idziemy chyba do parku. Tak? Tak się cieszę. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. Nie dawaj. Niebieska i żółta! Różowa łapka w górę dla ciebie? Tak, łapka w górę. Właśnie, bo dzisiaj Maja była u dentysty rano. Tak! Tak! Różowa łapka w górę! Tak! To jest szalone. Co to było, Elios? Jest tak śmiesznie biega. On nie dociedzie! Co to ma być? Dobra, co, Aisza? Chcemy kupić jeden karmnik, tak? I karmę. I karmę. No to weź jedną karmę. To czy to? Obojętnie. Tak, już są dekoracje świąteczne. My szukamy dekoracji na Halloween. Potrzebujemy na film. A tu widzę, że tylko wszystko świąteczne jest, Aisza. Co teraz będziemy robić? No, wszystko świąteczne. Co ty masz? Elias, co to jest? Pokaż! Eliasku, pokaż, co ty masz. Co to jest? Nie wiem, co to jest. No właśnie, bardzo mało. Może słuchaj, dla Mai, może takie coś? No, taki koszyczek. Koszyczek fajny, ładny. Eliasku, to są twoje zakupy? Tak? Sam przyniósł, zobaczcie, jedno, drugie. I to co? To dla ciebie, tak? Kupiłam dla Iszy kosz na brudne pranie. Ale dekoracji halloweenowych już praktycznie nigdzie nie ma. Nie ma nic. Nie tak? ma. Nie ma już tych ani naklejek, ani dobra, nic. Trudno. Nie wiem, jak my nagramy ten film, co chciała Maja. Maja nam właśnie sama zaproponowała, że chce nagrać film na swój kanał. W temacie Halloween. Co teraz będziemy robić, nie wiem. Dobra, jedziemy, zobaczymy, może gdzieś jeszcze znajdziemy po drodze. Słuchajcie, przyjechaliśmy do Parku Matejki. A tu jest akademik, gdzie wcześniej mieszkaliśmy i gdzie się poznaliśmy z Mesiem. No właśnie. Przy windzie. Znalazłeś nareszcie. O, jeszcze jeden. To w domu będziemy robić tych luzików z kasztanów, tak? Super. A Elias, co ty robisz, Eliasku? Elias pozbyła się wózka. I dużo, naprawdę, zobaczcie. To nie są liście, tylko jabłka. Bardzo dużo. Ale jest taki wędrownik. A teraz posłuchajcie, co mówi Mesiu. Musimy iść. Dlaczego? Jeszcze mam godzinę i 15 minut. Żeby co? Żeby jeść. I dalej co? Elias. Później przerwa. Z liściem na pupci. Zobacz, jak on się cieszy. No. Brawo! No to ja idę jeść i ty gdzieś zostacie tutaj. Wracam po was. Ale ty jesteś niepoważny, naprawdę niepoważny człowiek. W końcu udało nam się wyjść do parku, dzieci tak się cieszą, a Mesiu już chce wracać. Jak zawsze. Macie dużo kasztanów, naprawdę? Jeszcze ciekawe. Zobacz, to dużo. No to ile ludzików zrobimy? Znalazłam. Brawo. Dobra, dziewczyny, ja też znalazłam. To proszę bardzo, co jest? Tam był jakiś robak. Elias tak się cieszy. To jest jego taka prawdziwa jesień pierwsza, nie? Naprawdę. Eliasku! Dobra, Mesio, opowiadaj, co tam z naszą budową, bo mam dużo pytań, na jakim etapie jesteśmy. Właśnie odnośnie okien też było dużo komentarzy, że musimy sprawdzić. Jeśli jest źle zamontowane okno, no to ściany po prostu później będą w pleśni. Nie, ale otworzyłem okno tam. I co? Już się nie zbiera. Tak. Słuchajcie, mi się też wydaje tak, że my po prostu wszystkie okna mieliśmy zamknięte w całym domu. Tylko, że dziwne jest to, że tylko w tej bawialni te okna tak, wiesz, się pocą. A reszta nie. Nie wiem, zobaczymy. Jak coś, no to będziemy działać. Więc dziękujemy za te komentarze. Było chyba 6 czy 7 komentarzy właśnie odnośnie okien, żebyśmy zwrócili uwagę na to. Nasze budowy ogólnie rezygnujemy z pana, który tak, robi tak, wykończenie. Tak, chwaliłam tą ekipę z Białegostoku, tak chwaliłam, no to...
Wyszło jak zawsze w sumie. Nie będziemy za dużo opowiadać, ale wyszło tak, że już nie mamy tej ekipy i działamy zupełnie inaczej i w końcu chyba poczujemy... Budowa. Budowę, tak. Mesio teraz cały czas działa, cały czas gdzieś jeździ, coś załatwia, czyta. I ogólnie już poznaliśmy dużo rzeczy i dużo szczegółów, takich, o czym wcześniej po prostu nie wiedzieliśmy, tak? Odnośnie tak. Właśnie budowy, budowania, ocieplenia domów, nie wiem. Jakie są etapy na przykład, co budowy, pierwsze tak? robić? Bo my nie wiedzieliśmy i my w sumie do tej pory za bardzo tam nie czuliśmy tej budowy, tak? Raz tak. na tydzień albo raz na dwa tygodnie tam przyjeżdżaliśmy, na tym koniec, a teraz Mesio jest tam praktycznie... codziennie. Właśnie. Ogólnie, jak wcześniej narzekałam, że nie lubię jesieni i zimy, tu nie chodziło o to, że jest zimno i chłodno i mokro, ale mi bardziej chodziło o to, że w tym właśnie okresie jesienno-zimowym, wiosennym też, akurat... najczęściej chorujemy. Teraz ja już czuję, po prostu z rana obudziłam się z bólem gardła, z nosem zatkanym i teraz właśnie odczuwam ból głowy. I właśnie o to mi chodziło, bo jak już jeden ktoś z nas zaczyna chorować, no to później reszta też tak samo. I cały czas... Po prostu chorujemy razem, więc nie o to chodzi, że ja nie lubię jesieni, nie lubię zimy. Właśnie taką atmosferę jesienną ja bardzo lubię, ale ja nie lubię chorować. A kto lubi chorować? Chyba nikt nie lubi. Nikt nie lubi, to prawda. Chodź, Aicia, idziemy. Idziemy? Dzieci, idziemy już, tak? Idziemy jeść? Bardzo dużo, za dużo. Hej, ile tu są? Nie widziałeś nogi, tak? Ty, wysportowany facet! Zaraz tata sprawdzi, ile mamy tutaj kilo. Ja myślę, że za 2 kilo mamy. Kręcimy. 2 kilo kasztanów. Już idziemy sprzedać. Mesio, we wszystkim widzi biznes. Dawaj. Idziemy, Eliasku. Co ty taki wysportowany? Co nie? A, chcę, nagrywam, dobra, nagrywam dla widzów, tak? Nagrywać dla widzów? Okej. Okay. I ja! Bo okno jest! Zobacz, jaki Elias zadowolony. Dobry? Elias. Słuchajcie, przyjechaliśmy na nagrania. Maja bardzo chciała nagrać film na swój kanał. I właśnie... Tutaj też mamy dynię. Słuchajcie, sprawdziłam w kilku sklepach, już nigdzie nie było dekoracji na Halloween i już wszędzie są dekoracje świąteczne. Mi się wydaje, że jeszcze trochę za wcześnie, nie? Cześć, Myciu. Cześć. Cześć. Jedno oko ci za bardzo zwisa. Myciu też tutaj odpoczywa. Bałagan, ale za chwilę nagrywamy taki krótki, fajny filmik, tak, Majusia? Eliasku! Eliasku! Wow. Właśnie, znów baterię zapomniałam, zobacz. Mesio, kupiłam baterię i znów zapomniałam. Właśnie na jeszcze kanale też, jak nagrywaliśmy film, no to też miałam baterię, ale zapomniałam w domu. I dzisiaj też znów. Co tam się dzieje? Pajączki. Się odpoczywa. Włączyć ci? Czekaj, ty nie tą stronę chyba. Idealnie. Po prostu. Słuchajcie, wracam do was w piątek i już dzisiaj naprawdę tak fatalnie się czuję. Leci mi po prostu z nosa strasznie. I ja już po prostu nawet nie mam siły, żeby ustawić softboxy, żeby było lepsze światło, więc przyszłam tutaj do pokoju Iszy, bo tutaj naprawdę to wszystko jeszcze wygląda ok. Tutaj jest lepsze światło. Póki Eliasek śpi, no to chcę po prostu skończyć tego vloga. Aisza dzisiaj była w szkole. Ona chyba właśnie najlepiej z nas wszystkich się czuje. I słuchajcie, ja naprawdę bardzo się cieszę, że w tym tygodniu udało nam się nagrać na kanał Aiszy 2 filmy do przodu. Po prostu mi się wydaje, że miałam jakieś przeczucie, że znów się rozchorujemy. I cieszę się w sumie też, że żadnych planów na ten weekend nie miałam, więc może uda mi się w końcu posprzątać. Może uda mi się w końcu wyspać. Tutaj mamy ładny kwiatuszek. Aisza w ogóle o niego nie dba. On rośnie i kwitnie. A ja jak cały czas dbałam o swoje kwiatuszki, no to teraz tych kwiatuszków nie mam. A ten kwiatek po prostu naprawdę żyje i żyje. Aisza w ogóle o nim zapomina.
Nie wiem, co to za cuda. W przyszłym tygodniu mamy też zaplanowany wyjazd do Warszawy na premierę filmu, więc mam nadzieję, że będziemy zdrowi. Aisza właśnie dzisiaj też bardzo chciała pojechać do Port Łódź, ponieważ tam będą jakieś ciekawostki, jakieś wydarzenia związane z Halloween, właśnie dzisiaj w piątek, więc Aisza bardzo chciała pojechać, ale ja naprawdę, ja już nie czuję się na siłach. Bardzo też się cieszę, że wczoraj udało nam się wyjść na spacer. Odnośnie ludzików z kasztanów jeszcze nie robiliśmy. Jeśli uda nam się w ten weekend i będziemy właśnie robiły z dziewczynami te ludziki, no to nagram wam. Na pewno to nagram. Słuchajcie, póki Eliasek śpi, no to skończę już tego vloga. Idę też do niego się położyć. Może uda mi się wyspać dzisiaj albo jutro. Wiem, że chcecie dłuższe vlogi, czytam wszystkie wasze komentarze. Nie zawsze odpowiadam, ale czytam wasze komentarze. Widzę te komentarze, że chcecie dłuższe, chociaż 20-minutowe vlogi. Ale słuchajcie, jak teraz rzadko się pojawiają właśnie te 10-15-minutowe vlogi, no to nie wiem, ile ja czasu będę montowała tego długiego 20-minutowego vloga. I wydaje mi się, że właśnie takie 20-minutowe vlogi, no to będą jeszcze rzadziej wychodziły niż teraz, ale naprawdę ja już mam motywację, żeby vlogi pojawiały się trochę częściej, chociaż co 2 albo co 3 dni. Taką motywację, że po prostu zachorowałam. Ale naprawdę będę się starała. Słuchajcie, dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia. Nie chorujcie. Do nowych vlogów. Pa, pa!